Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny speedrun. Będziemy atakować ranking 1900. Przypominam tylko, że darmowy trening organizuję 11 maja o 19. Wszystkie szczegóły zobaczycie w opisie filmu i w komentarzu. Zapraszam do rozgrywki, gram na 10 minut. Przypominam, że mam jedną porażkę na koncie i startujemy. Mamy przeciwnika 1855, gramy E4, ale szybko odpowiedział. Troszkę podgłośnie tutaj e, ruchy, dobra mamy D5, no to co, e, ostatnio grałem bicie, może zagrać skoczek C3, zagramy sobie skoczek, jeszcze jakiś tam skoczek F3, a nie, to jakieś gambitowe, nie no, zagramy sobie w, tym razem w ten sposób. Zobaczymy, czy przeciwnik zagra D, D, D4. Poszło D4. Skoczek D2. Skoczek E2. Prowokacja do ruchu D3. Ruch D3 byłby bardzo słaby, z uwagi na to, żebym wybił. Hetman by wybił skoczek G3, i po prostu rozwój z tempem miałbym świetny. Jeszcze, oczywiście, to może nastąpić, więc go sprowokuję i zagram skoczkiem. D3, jak nastąpi, to właśnie jest wybicie. Hetman wybija skoczek na G3. Rozwój w ogóle białych będzie wtedy fantastyczny. Jak tutaj czarne są w miarę obeznane, no to raczej powinny zachować się pod tytułem e5. Wtedy przyrzucę skoczka, wyprowadzę sobie gońca w miarę możliwości na c4 lub na b5. No i roszada, posunięcie d3. Też da się grać. Ok, jest e5, gramy skoczkiem na g3. Ustawienie skoczków takie typowe. Na skrzydle jednym z skrzydeł, tym razem na królewskim. Oczywiście tutaj teraz moim planem, tak jak już mówiłem przed chwilą, jest wyprowadzenie gońca, a następnie pionka D3, żeby nie blokować tutaj gońca. No dobra. A wracając jeszcze, słuchajcie, do tego wydarzenia 11 maja. To będzie takie wyjątkowe szkolenie dla mnie. Myślę, że dla was również wielki, wielki, wielka rzecz, że tak powiem więcej. Nie chcę mówić, gramy goniec w E5. Postanowiłem zagrać tędy, żeby. znaczy tutaj, aby grozić zagraniem. Skoczek bije na E5. Możliwe, że przeciwnik zagra goniec D6. Może tak zagrać, oczywiście. Po tym ruchu mogę zaplanować sobie ruch. O, to co biorę pionka? Nie, zaraz chwila. Biorę tu, on bierze tu, ja biorę tu. On bierze tu, to ja biję tam. Tu, 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 tu. Hetman E2. Hetman E7, bo inaczej, jak odejdzie goniec, to wtedy wygrywam szybko. No, chwilunia, elo. Tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. Chociaż jeszcze jest ruch Hetman D5. A to ciekawe, ciekawostki. Bicie, wicie Jeszcze raz. Skoczek, goniec. Jeszcze mogę tu wtrącić biciem na e4. Ale jak zbije skoczek, hetman e2, hetman d5 i nic nie ma. Robię roszadę. Chyba nic nie ma. Powiem szczerze, nie wiem. Teraz już, teraz już te, te, te bicie jest groźniejsze, bo wchodzi wieża, czyli trochę słabsza figura, nadal mocna, która po linii E może dobrze działać. Goniec D6. No dobra. Gramy sobie D3. Wzmacniam piona. Otwiera się goniec. Dobra. Prowokacja do wybicia. Ja tego robić nie muszę. Goniec A4. Tutaj wymiana białopolowych gońców byłaby korzystna dla mnie z uwagi na to, że pionki są na białych polach. Koniec, oczywiście, na B3. Taki ruch też mógł przeciwnik zastosować. Strasznie szybko gra. Myślę, że może wyprowadzać równowagę rów, przeciwnika z równowagi fakt, że czasami troszkę się dłużej zamyślimy. Ale skoczek G4 jest ruchem bezsensownym, kompletnie pozbawionym sensu. Nie wiem po co ten ruch został zagrany. Kompletnie nie mam pojęcia. Teraz jak grać, no bo na przykład tutaj będę chciał atakować tu, ale on zrobi rozszadę, ale wtedy mogę na przykład przywalić ruch f4. Nie mogę za bardzo, no fajna pozycja się zrobiła, mogę też h3 w sumie zagrać i go stąd zwyczajnie odpędzić. Jeszcze pozostaje taka ciekawa pułapka, jak goniec D5. Jeżeli na przykład będzie Roszada, ja zbiję, on zbije, i ja tutaj walnę, atakując skoczka. Czuję, że on w to wpadnie, więc tak zagram. E, oczywiście na wyższym poziomie raczej bym tego ruchu, Chociaż nie, no nie wiem, może bym mi zagrał taki ruch. Bo raczej on teraz musi wrócić i ja tego gońca tu zostawię. Bo jak on mi go wybije, pionek wybija, otworzy się linia, będę mógł tutaj atakować. E, po prostu nie muszę robić jakichś takich super posunięć angażujących. To przeciwnik sami wykrył. Krystalizuje tę pozycję, mogę być z niej zadowolony, mogę chyba tutaj dobrze sobie grać. W najgorszym wypadku, jak on wróci i coś mi się nie spodoba, mogę wrócić końcem. No dobra, gość wpadł w tę pułapkę, prostą zresztą taktycznie, czyli bicie tutaj, goniec wybija. Ja wybijam tu i zdejmuję skoczka z pionkiem, z, z pionkiem więcej. Jakiś taki ha, taki ruch wtrącony, ale on nie działa, bo y, mogę zagrać tak. On mi bije hetmana, ja mu bije hetmana i skoczek i tak ucieka, więc. Ale w pionach jest porówno? Jeszcze jest taka opcja, no właśnie to jest taktyka, zawsze trzeba dużo liczyć. E, tylko niekoniecznie ja muszę od razu to liczyć, niech przeciwnik liczy. E, bo tutaj w najgorszym wypadku będę miał równo w materiale, ale po wybiciu na przykład tutaj ja bym mógł tam dać szacha. A, on w ogóle nie wziął pod uwagę bicia. No dobra, y, to skoczek zagrywa na F5. Pionek wzięty e, już w 13 ruchu to na pewno jest znak, że jednak czarne tutaj się pomyliły, e, nie wykorzystały jakiejś tam opcji. Czy dały możliwość w każdym razie? No, i tutaj teraz chcę wybić za darmo skoczka, co jak widać się udaje. Zobaczcie, tutaj no bić nie będę bił, tylko wezmę po prostu skoczkę za darmo. Gość podstawił. Aha, to znaczy, jeszcze jest taki ruch. Dobra, jest ruch G6, ale to nie zmienia faktu, że ja y, oddam figurę, ale y, będę miał y, za to dwa pionki. Chociaż jeszcze poszukam jakiejś ciekawej opcji, bo może jest jakaś jeszcze ciekawsza opcja teraz, żeby mądrze odejść. Może tak zagrać, jak on wybija, dam szacha i zdobywam figurę. Yy, tylko że jak zagram tu, on wybije, to nic nie da, nie no bez sensu. Yy, jeszcze yy, szukam takiej opcji jak... Ale poczekajcie, bo jak zagram tu. On wybije, go nic nie będzie bronił w 8 Zagram tak. Będę groził skoczek G7. On wybije, ja zagram tu i wieża, nie, wieża jest w potrzasku. Jak zagrane F8, to ja zbijam. A goniec w tym momencie broni F8. Ale to może być ciekawostka. Tylko tak, on może zbić zbicie szczepionkiem. Yy, ale wtedy się otworzy linia E o tutaj. Dobra, gram D4. Ciekawe, czy taki ruch w ogóle zadziała. Znaczy, to nie jest szkodliwe na pewno. Posunięcie to jest y, ruch, który może dać więcej korzyści, tak mi się wydaje. Po tym głębszym zastanowieniu. Ruch D4 taki głębszy, ale taka fajna y, spirala kombinacji tutaj poszła. No dobra, jednak poszedł tędy. Y, zgoda. No i teraz tak. Goniec na H6. Będę groził takim ruchem. Y, on mi wybije. Ja zagram może nawet i tu. Wieża tu. Ja wybiję i będę groził. Z zagraniem wieżą jedną lub drugą y, z prawie matem. Idziemy w ten, idziemy w ten wariant, słuchajcie. Tutaj pionki chyba nie mają znaczenia, idziemy w ten wariant, ale jeszcze z kolejnej strony jest to, że jak on mi wybije, mogę dać szacha. Król e7, strasznie dużo dobrych ruchów tutaj mają białe, y, ale myślę, że wejdę po prostu w opcję y, hetman g7, wybiję tutaj kulturalnie i wieża, E8, wieża e1 powinna załatwić sprawę. Jak mi się wydaje, więc to, co sobie policzyłem, to tak od razu zagrywam. Jedyny ruch słuszny to wieża F8. Goniec broni, oczywiście, ale potem wybijam. Chociaż też jeszcze taki ruch jest ciekawy, ale nie, bo tu będzie bronione, co ja gadam. Wybijam tu, wybijam tu. Od razu szybko to robię, to co sobie zaplanowałem i wchodzę wieżą w następnym posunięciu. Ruch wieżą w następnym posunięciu jest nieunikniony. Myślę, że le lepiej tę wieżę poruszyć, bo zawsze tutaj asekuracja mała na F2, a chociaż ona nie ma znaczenia w tym wypadku. Wieża tutaj też jest dobra. No i co teraz? Jak taki ruch? No to tutaj, e, jak się zasłoni, to szach. Wierzę F8 i mat. Dobra, goniec na E7. To myślę, że tą wieżą sobie ruszymy. I grożę biciem na F8. Z matem. Wiążemy tutaj gościa. I to wszystko zaczęło się od tego, że on tutaj zagrał tym skoczkiem na G4. Nie wiem, czy pamiętać. I takie ruchy są zwykle takimi podstawowymi błędami początkujących osób. Ale zobaczcie, zawodnik z rankingiem 1850, no poddał partię, słusznie zresztą zagrał taki błąd, no bo tutaj tam już była przegrana. Dobra, lecimy dalej. Znowu zagramy E4, a w sumie jeszcze Gamit Hetmański, no ale mam nadzieję, że zdążymy. Skoczek C6. To jakieś takie kombinowanie dziwne. D4 to D5 pewnie będzie. Eee, dobra, spróbuję niestandardowo nie zagrać. D4 on zagra D5. A on zagrał E5, jeszcze inaczej. Eee, można tak oczywiście. Mogę teraz, e, przepraszam, mogę teraz zagrać na przykład skoczek F3, przejść do gambitu szkockiego. Przypuszczam, że jak on zagrał w ten sposób, to może nie być przygotowany na gambit szkocki, więc zagram skoczkiem na F3. Mógłbym oczywiście przepchać i potem zagrać gońcem na e3. No w tym wypadku goniec na c4 i goniec na c5 ewentualnie. Dobra, c3, lecimy. Jak wybija, wybijam tu, wchodzę hetmanem, biorę tu, deruszuje króla, jest ok. Dobra, jest skoczek na f6. No i tutaj Krzysztof powinien znać teorię. Teorii nie znasz, zagramy tu... Zagramy tutaj, zagramy tu, czyli ostro spróbujemy go przeatakować. Wydaje mi się, że... Jest dobrze białymi. D5, oczywiście, taki ruch istnieje jak najbardziej. Wybicie, wybicie, rozszada. Źle mówię, D4, D3. Znaczy tak, tutaj, tutaj w teorii najlepszym posunięciem jest goniec na B5. I po skoczek E4 jest wybicie i tam takie teoretyczne warianty, tylko ja nie chcę w nie, nie, chcę w nie wchodzić, chciałbym zaostrzyć. Zaostrzmy, zbiję na f6, d3 będzie wisiało w powietrzu. Dobra, niech wisi. Robię szybko roszadę, problem z głowy z królem i chcę dać szybkiego szacha. Oczywiście on ma przesłonę, daję mu czas na wybicie pionka, nie chcę zbić na g7, gdyż to zwykle, zwykle mało daje i zabiera czas. Wolę zrobić roszadę i grozić wieża e1, grozić goniec g5, czasami skoczek g5, jak wejdzie goniec. Tu jeszcze oczywiście wybicie jest w zanadrzu, jeszcze jest szach wybicie z atakiem. Dobra, poszło w ten sposób. Mogę chyba tak zagrać od razu. Chociaż nie, dam szacha. Mogę odbić tu. Może wieżą na E1. Chociaż też takie są opcje. No, chciałem zaostrzyć pozycję, no to zaostrzyłem. W pionach to jest, to wygląda następująco, że mam dwa pionki mniej. I nie wiadomo, czy to wyszło mi dobrze, znaczy wyszło na dobre. Tak czuję, że nie, ale no tak jak już mówiłem, nie chciałem grać teorii, tylko właśnie troszeczkę zejść. Wieża e1, dobra, koniec e6. Tutaj sobie zeszachujemy Hetmana. Nie, no to nic nie da. Hetman Edwa chyba w ten sposób może spróbujemy. Chociaż bardzo szybko fajnie było rozwinąć figury. Taki ruch tu grozi. Hmm... Ciekawe ciekawostki. Dobra, Hetman E2 Niech będzie Hetman E2, chcę wziąć pionka Troszkę y, zagram na materiał, żeby nieco odbić y, Raczej król zrobił roszadę Chociaż z drugiej strony, wiecie co? Może za szybko zrobiłem tę ruszadę. Może warto było y, Ale nie, z drugiej strony po biciu na G6 Wtrącony szach byłby Hetmanem Ha, goniec się zasłania O Jezu, słuchajcie, ślepota Z mojej strony totalna y, Totalnie bez sensu y, No dobra, y, ale to poszło więc gramy tak, chcę zagrać tu, on może zbić, to ja wtedy tak, jak on zbija, no to z szachem, tam zbiją hetmana, więc no taki ruch oczywiście jest możliwy, ok, chyba hetman e4, hetman e4 z opcją wybicia na c4, czyli tak chyba czarne są lepsze w tej wersji, B5 nie ma, bo jest bicie tu. Raczej bym zrobił roszadę na jego miejscu, nawet może długą. A ja muszę niestety tutaj żebrać o pionki. Czyli źle pograne z mojej strony. No to też dobry przykład, żeby wiedzieć jak nie grać na przykład. No dobrze. A Hetman F5, no w ogóle mało widzę. Ale zaraz, 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 zaraz chwila. Wymienię, wymienię, zbiję tu, ale on będzie miał i tak pionka więcej. Będzie stał dobrze, a jak zagram tak, to mnie jeszcze poczęstuje goniec E7. No tak. Mądrze gra, gościu. E, słuchajcie, no cóż, trzeba przyznać się do błędu, wymienić i tutaj czary nie mają żadnych problemów. Jedyny plus jest taki, że po prostu wezmę tego pionka jednego. Jak odbije drugiego, to będzie powiedzmy równo w materiale i tak on ma parę gońców, więc i tak jest lepszy w tym układzie. B4 chyba mogę zastosować takie posunięcie na chwilę. Zastosuję ten ruch. Zobaczę jak się gość zachowa. No i teraz moim problemem jest ten pionek D3, niestety. Raczej goniec E7 powinien zagrać, go tam przerzucić na E6. To już się pojawiały u mnie słabości, ale będę chyba twardo po prostu bronił. Goniec na B6, o to mnie zaskoczył bardzo. A4, A5, tu. No dobra, A4. A4 tu chyba na razie nic nie grozi. Nie ma D2, wszystko jest dobrze kontrolowane. A spróbuję złapać gońce grając A5, oczywiście. On może A6 albo A5. Właśnie po zagraniu, jakkolwiek pionkiem, A taki ruch. Ale sprytnie, 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 sprytnie. Jeszcze taki ruch mam. Tylko, czy ja tak chcę grać? Bo może warto wybić od razu, albo w ogóle nie wybijać zagrać tak, cofnąć, grozić takim ruchem, ale mi A5 przywali wtedy i tutaj goniec będzie miał swobodę gry. Yy, no to to są właśnie takie rzeczy, które trzeba porozważać. Yy, chwilu, chwila, chwila, chwila. W sumie nie wiem, e, co tu by zrobić w tej sytuacji. Jeszcze znaczy chwilę się muszę zastanowić. A czas ucieka, czas ucieka. Może skoczek z F na D2? A um, skoczek e3 jeszcze mi chodzi po głowie. E, skoczek d2. Dobra, skoczek d2 z tą myślą, żeby jednak tutaj wybić tego gońca. E, pff, takie dziwne posunięcie chyba z mojej strony. No ale poszło. Ale poszło. Może jednak trzeba było zachować. No to są te dylematy. Czasu jest mało, więc nie chcę tutaj za dużo kombinować. Tak. Na taki ruch muszę ciągle zwracać uwagę. Widzę już pewną taką zależność. Teraz chyba wybić. Tak, teraz wybić. Zagrać goniec E3 z atakiem. A jeżeli skoczek zagra, tu będzie bronił, zawsze mam goniec D4, wieża D1 i zbicie tutaj. Dobra, jakieś tutaj opcje się pojawiają. Pojawiają się takie opcje, że tego pionka atakuje z tempem. A teraz stawię za chwilę, bierze na D1. I jeżeli on zagra skoczkiem, no to tutaj już mam opcję odbicia pionka i prośba o jakieś tam remisy, coś w tym stylu. Więc zobaczymy, jak się tutaj przeciwnik zachowa w tym momencie. Ważne jest to, że atakuje tutaj pionka z tempem. Niekoniecznie go muszę od razu zbijać, bo jak on na przykład postawi na jakąś super aktywność, wiesz, nie, nie do końca jestem przekonany, czy bicie jest OK, zastanowię się oczywiście nad tym, ale też muszę wprowadzić szybko swoje wieże. Dobra, wprowadzam szybko wieże i to wieże z F, dlatego żeby król jeszcze miał swobodę gry jakby co, a nie drugą wieżę. Dobra, zagrał król, więc jest powiedzmy względnie OK. Może tak zagrać, żeby ograniczyć skoczka, wejść królem. Zagram tak, słuchajcie, zagram tak, chociaż tutaj goniec był fajnie podparty i to wyglądało solidnie, ale przede wszystkim mnie bardziej interesuje to, żeby skoczek nie miał aktywnej gry. Król F2 od razu wchodzi do gry i teraz moim planem będzie wieża D2, wieża D1. Jak mi się uda to szybko zrobić, to odbiję pionka i będzie no, powiedzmy remisowo wyglądało to. On czy będzie pasywnie bronił, ja bym zdwajał wieżę na jego miejscu. Nie widzę dla niego innej lepszej drogi, zdwojenie wierz, no tak, raczej trzeba, pytanie jak ja dalej będę chciał, okej, okay. teraz pytanie czy bić, bo teraz są dwie zależności, zagram tak i będę groził wie, gońcem na b6, tylko że on wieża, zagra wieża d7, ale ja wtedy zdwoję i zawsze ten goniec na b6 będzie groził z, ze zbiciem wieży, więc mogę grając tak zdążyć wieżę zdwoić i wziąć pionka na d3. Z drugiej jednak strony, jak zbije tu, tu. No, pionek niby słaby, ale nie mam się jak do niego dobrać. On zagra tak, będzie szukał aktywności. Dobra, gram A5. Gram A5. Groże prostym zagraniem. Zauważmy też, że ustawiłem pionki na czarnych polach, mając gońce czarnopolowego. Właśnie są dwie szkoły, albo ustawiamy wszystkie pionki na białych polach w miarę możliwości, albo na czarnych, żeby przyblokować figurę przeciwnika. W tym wypadku właśnie skoczka. Dobra, czyli gość zauważył, aha, po prostu czyt królem. Ale dobra, będę miał w zanadrzu taki ruch. Wieża D2 koniecznie. Lepszej możliwości nie mam. Jeśli on tak, tak raczej powinien. Aha, 6, co to za ruch jest w ogóle? Tak, chcę zagrać, zagrać, zawsze zagram tu. Bierze T1, w porządku, niech tak będzie. W ogóle, jak on zagra tu, to ja nawet nie muszę G3 grać, absolutnie. Ja mogę po prostu zbić pionka. I jak on odbije, to w ogóle goniec się rozciągnie i będzie super. Dobra, bije od razu na D3, czyli odbijam tego piona, co straciłem. I już tu się czuję swobodniej. Raczej wieża D8 zagra, yy, tak, tak, tak sądzę. Co? Naprawdę? No to rewelacja. To jeszcze on sobie zrobił szczerbate piony. Mam opcję je atakować. No dobra, ma to pole dla skoczka, wiadomo. Yy, tutaj szach może nastąpić. Myślę o wieża D6. Potem grozi bicie tu. E, zagram tak, on tutaj nie, tutaj e, może, tak, on coś tam podeprze. Ja go tutaj odpędzę, nie, no to wszystko się powinno zgadzać, widełek nie ma. Trzeba uważać czasami na skoczek D3, no ale wieża broni. Jak król tutaj, to po prostu odbijam. A w ogóle nie. Jak król tutaj, to bardzo ciekawe, takie będzie zagranie. I na związaniu zostanie król. No więc. No właśnie, właśnie. Jakaś wieża F8 z jego strony może nastąpić, ale wtedy może H3, albo odejście królem. Nie, na E2 to nie. Wieża F, ale wieża f8 bardzo ciężko zagrać człowiekowi, to bardzo ciężki ruch jest. No widać, że przeciwnik czeka tylko na to, aż zbije tu i mi zasadzi widły. Więc teraz bicie tu, jeżeli zbija wieżą, to tu mam pionka więcej. A jeżeli zbija tym, to wybijam tu i wygrywam, bo będę miał dwa pionki tutaj. Wolny, aczkolwiek on się dobierze do tego pianka, ale będę chyba szybszy. No dobra, to jest przeliczenie tylko wieżówki. E, patrzę tak intuicyjnie, no tutaj też nie mogę, bo tu jest strzał, więc zbijam skoczka. Wieża już moja jest na aktywnej pozycji, więc to się narzuca i raczej trzeba w ten sposób grać. Jak wybijam tutaj? No dobra, wybijam na h a jeszcze zawsze mam obronę tego pionka. To też jest ważny element w tej całej układance, że mam taką możliwość, ale nie, mam jeszcze lepszą możliwość. Słuchajcie, nie wiem, czy widzicie. Wieża, szach, wieża, szach wybicie i prosta pionkówka jest wygrana. Tutaj właśnie jeszcze bardziej upraszczam pozycję w ten, w ten sposób. Jak jest możliwość uproszczenia pozycji mocniej, no to trzeba z tego skorzystać. No, i w takiej pionkówce oczywiście ja mogę zasuwać pionem, ale jednak bardziej interesuje mnie aktywność króla, bo ja pionkami, tymi pionkami zawsze zdążę. Zawsze. W tym układzie oczywiście. No, i tutaj przeciwnik nie ma kompletnie szans, bo jak pójdzie tędy, ja mu skoszę piona, zajmę się tym skrzydłem. No, to teraz lecę sobie pionkiem jednym. Nawet jakbym miał tutaj pionka H i tylko pionka H bez pionka G, to też by była wygrana. Dobra, lecimy z kolejną rundką, z kolejną partią, szukamy przeciwnika. 1903, no to chyba najwyższy ranking, z jakim graliśmy w speedrunie w tym momencie. D4, no to co, spróbujemy może królewsko- indyjską, jeżeli przeciwnik pozwoli. Zobaczymy jak to wyjdzie na tym poziomie. G6, Królewsko indyjskie chyba nie graliśmy. Goniec G7. 4 Mogę zrobić roszadę, sprowokować go do E5. Goniec D3. Dosyć szybko sobie gość poczyna. Na razie ten układ można grać bez myślenia w zasadzie. No i teraz muszę się zastanowić chwilę. Jaką koncepcję przyjąć? Skoczek E2. Sprytnie. E, tutaj E5 w e, zanadrzu szykuje sobie lub posunięcie C5 ruch c5 będzie y, ruchem po którym będzie d5 e6 i po wybiciu skoczek 2 będzie spełniał chyba fajniejszą rolę zagram dlatego też e5 to jest kwestia wyboru wariantu c5 nie było złym a, a, absolutnie ruchem jest ruch d5. No i chyba zagramy z planem a5, skoczek a6, skoczek c5. A5 się przydaje do tego, żeby bronić pola b4 czasami tutaj b4 przeszkadza i odpędza skoczka. Dobra, taki ruch jak zagram, to on mi b4 od razu przywali, bo nie będę mógł do końca wybić, ale jak zagram skoczkiem tędy, to b4 mu jeszcze nie działa. Tutaj, ale widać, że gość chyba wie o co chodzi mniej więcej, póki co tak mnie mam po jego posunięciach. Teraz skoczek c5 w zanadrzu sobie wymyś i po tym posunięciu, yy, dobra, utraciłeś połączenie, ja utraciłem połączenie, to niedobrze, to niedobrze, yy, okej, okay. skoczek G3, takiego skoczka można przepędzać poprzez ruch yy, H5, H4, ale zagram najpierw skoczkiem, otwieram gońca, moim planem teraz będzie zagranie gońca D7 i zagranie A4, jeżeli to się uda zrobić, to będzie bardzo dobrze. Ja przypuszczam, że przeciwnik może wejść w tę pułapkę, bo on nie może zagrać tak, znaczy nie pułapka, tylko to jest takie fajne e, związanie tutaj tych dwóch pionów. Dobra, gramy tych dwóch pionów B2A3. Teraz tak, to jest bronione, to jest bronione, to jest bronione trzy razy. Ok, zawsze mam Hetman E8 w razie jakiegoś tam gońca. E, I teraz H5 chyba zagramy H5, H4, żeby przerzucić skoczka na H5. Taki plan sobie tutaj zastosujemy. Jeżeli koniec E3, a tak może nastąpić. Dobra, Goniec G5 też działa, ale mam taki ruch jak Hetman E8. To jest bardzo sprytne posunięcie. Z uwagi, że jeszcze wzmacniam tutaj bardziej obronę, a przy okazji skoczek mi nie wchodzi, a przy okazji jeszcze mam skoczek H7. W ogóle gość gra bardzo szybko i uważam, że gra źle F4 F4. Ruch, po którym tutaj zbicie raczej trzeba zastosować, jeszcze taki ruch mam wtrącony. I on nie może F5, bo wisi goniec, więc... A taki ruch i tak bym zagrał. Widzicie teraz: Hetman E8 też zaczyna dobrze działać. Jak się przyblokuje pole E5, to w ogóle te trzy figury będą mocno przyblokowane poprzez pionka E4. Jak pionek zagra tutaj, no to te figury się troszkę rozdmuchają. Trzeba. Tak pa patrzę z punktu strategicznego troszeczkę na pozycję, więc. Yy, no, widzę mi połączenie to szwankuje. Dzisiaj coś internet z rana. Bo yy, jak nagrywam, to jest rano i. Coś zaczyna mi tutaj hulać. Yy. No dobra, ale na razie działa sobie odpalę yy, szybko na komórce za chwilę neta w razie czego. Dobra, taki ruch brałem pod uwagę i chodzi o to, że jak zbiję tu, on mi zbije tu pozbędę się super gońca, gościa. Tylko pytanie jest takie. Czy to jest dobre? Nie, zbijam tu jednak, zbijam tu yy, i po wybiciu zagram gońcem na e5 i przyblokuję gościa. Tak, i przyblokuję. Jak chytmanem stanę na E5, to uważam, że będzie bardzo dobrze. Skoczek H7. Dobrze pilnuje G5, F6. To się fajnie zazębia. H4 jest w zanadrzu. Yy, czyli staram się gościa ustawić strategicznie. Yy, dobra, on tutaj zagra. Ale to traci pionka. Podstawił pionka. Hello. Skorzystajmy z tego prezentu. I weźmy pionka. Wzięcie piona nigdy yy, nie zaszkodzi. W tym momencie. Dobra, muszę awaryjnie sobie neta słuchajcie, tutaj odpalić, żeby, żeby w razie czego nie przerwać serii. Tego pionka na A3 za bardzo nie chcę brać, bo z końcem będę miał problem. Więc z końcem wracam na E5 z powrotem. Jeden pionek mi wystarczy. To jest dużo. Jeszcze B6 w zanadrzu. Ok, goniec H6. ha, bo nie mogę wziąć tutaj nie mogę wziąć tutaj na G3. W porządku, goniec g7, będzie działało, tak, będzie działało. Jeden pion więcej, to już jest bardzo dużo. Nawet hetmanem na e5 się w razie jakiegoś szacha mogę zasłonić, o ile będzie tutaj wybicie na g7 w tym momencie. Nie jest, nie ma wybicia, yy, dobra, nie ma wybicia. Ok, to chyba zagramy sobie hetmanem na e5, scentralizujmy hetmana bo po wybiciu taki ruch też mogę zastosować. On będzie wie, że zdwajał, będzie chciał mi naciskać na punkt F7. Ja bym chciał tutaj gościa wysuszyć. W ogóle może w takim planem tutaj zajechać gościa. Zobaczymy. No dobra, taki ruch też brałem pod uwagę. Oczywiście hetmanem wracam sobie na E7. Nie na E8, tylko właśnie na E7. Taki ruch biorę pod uwagę, taki ruch biorę pod uwagę później. No jak zagram H4... H4, potem tak, dobra. Jedziemy, ruch H4. Skoczek musi na jakąś aktywną pozycję, na H1 sobie zagrać. A, no właśnie. A potem G5, tutaj goniec i goniec E5. I to będzie chyba cudowne ustawienie. Z drugiej strony skoczek wejdzie tędy. No właśnie. to Z takim ruchem też trzeba uważać. Muszę się bardzo poważnie zastanowić, czy tak zagrać. Bo może znowu zagrać tędy. Nie wiem. Chwilę muszę się zastanowić znowu. Y jeszcze myślę nad planem tutaj, ale czy to nie jest za długi plan? Może teraz wieżę przerzucić, czyli ostatnią figurę do gry. Koskoczek mi tu zacznie szaleć. Y ale też taki ruch jest ciekawy. Tutaj, tutaj wieża wybija. Czy to jest ruch ciekawy? Co ja w ogóle gadam? Słuchajcie, czy ja nie mogę wziąć tutaj na E4? Przecież mogę. Jeszcze nawet wtrącić i tutaj wziąć. Ale nie, chyba wziąć od razu. Tera pionka, hello. Jak mi zagra tak, to tu. A zawsze mam podparcie pionka F5 w razie czego. Przecież biorę drugiego piona. Dobra. No zagrał tak jak mówiłem i co? I wchodzi wieża. No i bronimy. Dwa piony więcej. Wszelkie wymiany mile widziane. Szczególnie hetmanów. Pozycja jest totalnie wygrana czarnymi. Chociaż tego może nie widać jeszcze na... Nie widać gołym okiem, ale jest... To jest wygrana. Tylko trzeba uważać. No, gość strategicznie pograł fatalnie. I kwestia właśnie wykorzystania tego wszystkiego. Yy, za chwilę będę chciał po prostu zagrać z skoczkiem na C5 i wymieć O, jak tu przeciwnik daje wymianę, no to z tego korzystamy. Chyba lepszej, lepszej e, opcji tutaj teraz e, w tym momencie nie ma. Wymiana hetmanów jest nieunikniona. E, w ogóle coś ciekawe, jak on mi zbije tutaj, to ja mogę trzeciego pionka wziąć. Tu z szachem, i potem odbić Hetmana. Aha, wróć. No przecież goniec zwierząt broni. No ale wymieniam to bez dwóch zdań. Wymiana Hetmanów tutaj jest spuszczeniem powietrza, powiedzmy z pozycji, i na spokojnie tutaj już możemy sobie kontynuować grę. No raczej goniec oczywiście powinien wybić. No i teraz pytanie: czy grać tak, tak. Um, czy jakiś f5 go tu przyblokować, ale skoczek wejdzie, nie bardzo chce chyba tutaj tak się angażować, e, może tutaj zagrać, no strasznie dużo ruchu, wiecie co, b6, na spokojnie, żeby nie było c5, nie dam przeciwnikowi tutaj, e, postaram się nie dać mu żadnej, żadnej tutaj opcji do kontry, więc zagram po prostu b6, no widzimy, goniec na d3, pilnuje bardziej skoczka. Ale czy to coś muda? Znaczy no coś zagrał po prostu, tak to bym sobie ocenił. Myślę, że nawet tak mógłbym zagrać teraz o Pionka się pokusić. To myślę, że jest dobry plan. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jak zagram tu, to będę miał opcję goniec c5 i wolny Pionek się zrobi. Taki ruch można było przeoczyć. Znaczy tak, można pewnie zagrać, ale wszystkie wymiany są na korzyść czarnych z uwagi na przewagę w materiale. A dobra, tego nie przewidziałem. Wieża jest zaplątana, muszę wrócić. Dobra, zwracam honor. Ale próba podjęta. Przynajmniej bez ryzyka, to jest ważne. Dobra. No i. Dobra, no jakoś tutaj zrealizujemy chyba tę przewagę. Jestem praktycznie pewny, jak niczego nie podstawię, to będzie dobrze. Wrócił goniec w pożądalu. Jak zagram tak, on mi tu, to ja tu. Gram F5, dlatego, że mam opcję goniec D4, poskoczek F4 w tym układzie, bo goniec wcześniej stał tutaj i mi zabraniał takie, takiego posunięcia zrobić. Poza tym taki ruch to jeszcze czasami mam takie szachy, aczkolwiek nie zdobywam gońca, bo wierzę F1. Dobra, szacha widział, szacha dał. Jak to mawiają klasycy? Dobra, goniec F4, cudownie, 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 czyli wymiany są tutaj w zanadrzu. Król G7, Ruch wyczekujący, podprowadzający troszeczkę wyżej monarchę i po tutaj, po wybiciu, bije pionkiem. Nawet taki ruch jak skoczek G5 jest możliwy. Dobra, wybijam pionkiem, dlatego pionkiem, żeby nie wpuścić nigdzie skoczka, grożę widłami, z zagraniem tutaj, bo jakbym zbił wieżą, też daję radę oczywiście wieżą. Na pewno też można było wieżą zbić bez problemu. Ale zbicie pionem, tu jest pełna kontrola. Dobra, jest wieża. No to co, gramy sobie tutaj, wieża tutaj, skoczek tutaj, i wygrywamy. F, F4, proszę pana. Nawet wieża 4, goniec F5, skoczek G5. No i wiadomo, w królewsko-indyjskiej zobaczcie, jak się chwyci piona 2, tak niby z niczego, to potem ta solidna struktura, solidna powiedzmy, struktura pionów i figur. Daje fajne rezultaty. No, skoczkiem chyba zagram jednak. Z opcją wybicia. Potem wzmocnię takim ruchem. Co? To najpierw tutaj, a potem tu. Hop. A to już taka desperacja przeciwnika. To już widać, że praktyka się kończy. Dobra. Zbijamy pionki. Wieża więcej. No i mamy zwycięstwo. Dobra. Wisienkę na torcie sobie zostawimy w kolejnym odcinku. Dzisiaj e, krótko 35 minut speedrana. Do 1900 będę próbował dobić w kolejnym e, odcinku. Dzięki serdeczne za uwagę e, i jeszcze raz przypominam o szkoleniu 11 maja. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu przypiętym. Pozdrawiam. Cześć.